Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest kolejny materiał z Far Cry 4. No wydarzyło się troszeczkę od poprzedniego materiału, no na szczęście udało nam się uporać z tymi autobusami i leżąc w łóżeczku przykryty kołderką, pijąc ciepłą herbatkę, mogłem sobie troszeczkę pobiegać. No i mamy z grubsza wszystkie ulepszenia już, dobra, zresztą pokażę wam co zrobiłem. Uwaga, więc tak, mapa, no jesteśmy tutaj koło Banapuru. W drugim wyzwolonym miasteczku jest tutaj misja z kampanii dla Złotego Szlaku, ale nie o tym. Tu jest strażnica, którą widzieliście, że odbiłem, a teraz uwaga. Poszedłem sobie troszeczkę na północny wschód. Odbiłem jedną dzwonnicę, nie ruszałem obozów, ani jednego, ani drugiego. Odbiłem drugą dzwonnicę, no i dalej na północny wschód, aż tutaj. No i tutaj znalazłem gościa ze snajpą, którą właśnie dzierżę. Ale to zaraz wam pokażę, ale jestem wam winien podróż do tej dzwonnicy, bo podróż naprawdę jest fajna, bo dzwonnica znajduje się naprawdę wysoko i ciężko się tam dostać, ale pokażę wam, jak mi się to udało. Dobra, wychodzimy stąd. Co prawda jest tutaj wyścig do zrobienia, ale to może później w kolejnym materiale. Dobra, zobaczcie, gdzie jest mój punkt orientacyjny? Tam. 3 km ponad, 3 km i 100 metry, o, proszę bardzo, i 100 metrów, 100 metry, kurde, Piechol, piękna odmiana. No, jakby ktoś się zastanawiał jeszcze nad stanem mojego zdrowia przypadkiem, nie, tak w sumie dzięki, jeżeli ktoś się zastanawia, bo to znaczy tyle, że jesteś bardzo empatyczną osobą, obdarzoną wysoką empatią, ej, to mogę otworzyć? Nie. To jest już troszeczkę lepiej, już faza dreszczy minęła, a teraz jest tylko faza flegmy. No. I ona wcale nie należy do moich ulubionych faz, ale jest jedną z kolejnych, więc coraz bliżej do pełnego zdrowia. No dobra, można helikopterkiem od Harkina, ale kurczę, niestety taka scenka została przeze mnie już odtworzona, ale nagrałem dla was, więc pokażę, jak wygląda pierwsze spotkanie z Harkinem. No tutaj właśnie podchodząc do tego ustrojstwa się włączyła automatycznie, więc proszę bardzo, teraz przed wami, uwaga, uwaga, uwaga. Did we miss it? Dude, no! We did not just miss the action! Have we met? Man, I'm the cavalry, man. I was gonna roll him here like goddamn Clint Eastwood. I'm Herc. I heard about you, man. Taking names and writing checks out to kicking ass, man. That's why I'm here. Because you and me together, Golden Path won't know what hit them right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you, me or my Golden Path buddies, that's right. You and me, man, new and improved tap bros, that's right, living the dream, come on, punch it in. Boom! I went french fries, you stayed potato, that's all right. You kind of came in on the slow bus too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around though, okay? Okay, let's roll, Golden Path, homie! Woo! Nie no, Harkin to jest naprawdę w porządku koleś, a zobaczymy, może któryś z was się w niego wcieli, bo tutaj można zaproszenia wysyłać do gry. I przypominam, nawet nie musicie mieć Far Cry 4, tylko Playa 4 i PlayStation Plus, jeżeli się nie mylę. Nie no co, wejdźmy na pokład? Nie, bo to by było zbyt proste, to trzeba na pieszo. Wtedy za pierwszym razem, kiedy doszedłem do tamtej dzwonnicy, to wszystko się odbywało z papora, a nie jakimiś pojazdami. No choć kurczę, dokupiłem jedną rzecz, która bardzo ułatwia podróżowanie. Strój wiewiórki. Nie wiem czemu, ale po nagraniu ostatniego odcinka, który widzieliście, pojawiła się po prostu w sklepie do kupienia za chyba 35 albo 25 tysięcy. No ja miałem, jak widzieliście, dużo ponad to, więc od razu kupiłem, kiedy była taka możliwość. No i teraz mogę sobie latać niczym latająca wiewiórka. No albo bardziej jak Superman. Ale dobra, moment, może to jest wystarczająca wysokość, żeby wam to pokazać? Obym kurde nie zginął. No, i lecimy sobie spokojnie, tylko w ostatniej fazie lotu trzeba otworzyć spadochron, szyt i nie trafić w drzewa. No, ej, albo otworzy się automatycznie, bo przysięgam, nie wcisnąłem krzyżyka. Choć w sumie metr byś wytrzymał, kurde, to byś szybował dalej. Nie, dobra, na kolejny pagórek. I takim oto lotem opadającym do celu. No metry, kurczę, troszeczkę powoli się zmniejszają. Nasz dystans oddzielający nas od dzwonnicy. No ale właśnie, no mówiłem o tej snajperce, no kurczę. Czaiłem się na taką, do której będzie można dokupić tłumik i tamten snajper miał taką, do której mogłem dokupić wszystko. Proszę bardzo, to jest za model Z-93. Ej, ale w ogóle moment, wydarzenie karmiczne gdzieś tam na dole. Ale jakie? Zakładnik, zabij zakładników nie zabijaj, strażników. Strażników jak najbardziej. Wow, wow, shit. Co to było? Kto mnie uderzył? What the fuck? Co to było? Czemu mi się stało kuku? Może jakiś orzeł? Nie, dobra, ale tamtego zakładnika trzeba uwolnić. No nie, no właśnie, kurde, Mr. Orzeł. No ale też mam nową broń automatyczną, niestety bez tłumika, więc mam nadzieję, że tam nie usłyszy mnie strażnik z dołu i nie zabije zakładnika. No i właśnie tą broń też znalazłem przy zwykłym, normalnym, kurde, kolesiu, który był zwykłym pachołkiem. Nie żadnym generałem, sierżantem, nic, po prostu zwykły koleś odziany w czerwony strój. No nosił taką broń. Jest troszeczkę bardziej szybkostrzelna od Kałacha i od tej, którą miałem poprzednio, więc zmieniłem. Ej, ale właśnie, moment. A, już kit pokaże tą snajpę. Moment, tylko żebym zdążył. Wstrzymaj oddech. Bam! Proszę bardzo. Ej, to nie było w głowę? Ale nie fajnie, ale dobra, trzeba go odwiązać. Więc nie ma co schodzić. Liny są dla frajerów. Ej, co to jest po lewej? To czerwone? Ej, dobra, już jestem teraz pewien, że spadochron otwiera się automatycznie. Ej, świetnie. Dobra. Ej! Tylu ich zabiłeś? To ja się nie dziwię, że cię pojmali, ty kurczę paniszerze. Seryjny zabójco. Kurde. Dobra. Ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Uwolnię cię. Ej, nie mogę? Muszę się najpierw uleczyć. Naprawdę. No, jak nie masz miksturek, to pozostaje tylko zawinąć, owinąć się bandażem, wypalić rany i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jeszcze raz. Aha, ta sama rana w tym samym miejscu. No, dobra. Mogło być troszeczkę inaczej. Większa dywersyfikacja. Ale jest, jest. Kiedy jesteśmy postrzeleni, to wyciąga pozostałość po pocisku, przypala czasami ranę zapałkami. Nie, ogólnie jest duża dynamika ruchów leczących, czy tam leczniczych. No ale akurat tym razem się trafiły dwa pod rząd. Nie, dobra, bo zanim dotrę do celu, to minie już czas w tym odcinku, więc dobra, lecimy. Oj, no, dobra, udało się, bo czasami po prostu myślę, że uda się włączyć strój wiewiórki, poczuć się troszeczkę jak Superman, poczuć wiatr we włosach. Oj, dobra, fuksik. No ale czasami się po prostu nie udaje i postać spada, tracąc 2 albo czasami nawet 3 paski zdrowia i co? No, automatycznie za każdym razem się włącza. Dobra. To jest mega przydatne, czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej. Tylko sam automatycznie, mechanicznie wciskałem krzyżyk, znajdując się tuż przy ziemi. No i też w sumie dobra. Czas ujawnić jeszcze inne ulepszenia. Umiejętności, no troszeczkę tutaj przybyło. Ale to wyjdzie w praniu, ale tutaj. 3 razy olstrona broń. No inaczej, chyba ulepszyłem, nie, oprócz torby na materiały wybuchowe i torby na ciężką amunicję ulepszyłem z grubsza wszystko. Później trzeba jakieś specjalne polowanka sobie urządzić. Jak Kyracki Tydzień Mody. Aha, to wszystko w jednym zadaniu? O kurde. Ej, w Far Cry Turist tak nie było. Tam były specjalne zwierzęta do każdego ulepszenia. Shit. No ale dobra. Łuk dalej w dalszym ciągu mam właśnie na takie polowania. Bo jak widzieliście, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że brakuje mi jeszcze z takich skór normalnych do zdobycia tylko pantery śnieżnej. Tutaj jedna skórka brakuje, tutaj 2, czyli 2 zabójstwa łukiem i już mamy nawet jedną więcej niż będziemy potrzebowali. No i ulepszone wszystko. A pierwsza misja fabularna z gatunku nie S ani nie A, tylko po prostu Złoty Szlak czeka cały czas. Ale już mam postać troszeczkę kurczę skoksowaną. No 4 paski zdrowia to już mogliście zauważyć wcześniej. Ale też obozowiska. No kurczę, można było jakieś odbić po drodze. Ale nie, dobra, najpierw wam pokażę dzwonnicę. Dobra, tutaj, no widzicie, tutaj już nie włączył wiewiórki. No i chyba dobrze, było zbyt nisko. To była pochopna decyzja z mojej strony. Ja, ale tak teraz biegnę. No sorożec. No dobra, pokażę wam potęgę tej snajpy. Raz. Shit. Dwa. Co? Dwa strzały, no, ja myślałem, że trzy. Ale dwa strzały starczą, żeby położyć jednorożca. No tak, Piecho, najlepiej, najlepiej. No, rożca oczywiście. No tylko jedna skórka niestety. No ale walczyłem też z nimi za pomocą strzał. Miałem taką technikę, że stałem po prostu w pobliżu jeziora. Bo oprócz słoni, z tego co zauważyłem, a te już udało mi się spotkać, choć dosłownie wczorajszego wieczoru. O shit. Dobra, 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 moment. Zaraz gaducha, najpierw troszeczkę trzeba się osłonić. Przed, jak one miały? Cyjony? A, sprawdźmy. Żeby nie żyć w domysłach. Tak właśnie. Skór cyjona mam dużo. No właśnie, słonia spotkałem i tylko słonie, z tego co zauważyłem, wchodzą do wody, więc moją taktyką na nosorożca było to, żeby lutować do niego strzałami, sprawiać, żeby szarżował, no i cofać się do wody. A później po chwili wychodzić i strzelać znowu. Nie, wybaczcie, ja mam taki katar, że zaraz będę musiał nos wydmuchać, a tutaj taka akcja się kroi. O, moment, czyj to głos? A, pewnie oni, ich odzywka w ramach śmierci. Na przykład, you were a worthy opponent. Czyli byłeś godnym przeciwnikiem, albo umarłem za swój kraj. No, tylko szkoda, że po złej stronie barykady. Przynajmniej moim zdaniem. No, dyktatury bywają fajne, ale zazwyczaj dla dyktatorów tylko. I ludzi najbliżej z nim związanych. Aha, a cała reszta obywateli troszeczkę ma przechlapane. Ej, dobra, to jest fajny pagórek, więc... O, shit. Dobra, ktoś mnie zauważył. Czyżby ciężarówka zaopatrzeniowa? No bo tych rozwaliłem już, kurczę, od groma. W ogóle moment, shit, tylko jedno C4 i jedna mina. Ale to już miałem wcześniej, tylko po prostu teraz obczaiłem, że wystarczy lewo wcisnąć na padzie, też na directional padzie, na krzyżaku. I od razu wyskakują te przedmioty, a one się nadają idealnie do niszczenia takich ciężarówek. No ale dobra, to jest fajny pagórek, żeby sobie z niego troszeczkę poszybować. Jest Geronimo. Chociaż na drugą stronę rzeczki to mi wystarczy. O shit, no pięknie. No trudno było pewnie nie zauważyć gościa, który szybuje jak wiewiórka. No ale ten specjalny rodzaj wiewiórki, wiecie o jaką mi chodzi. No wygląda mniej więcej tak. No albo dokładnie tak wręcz. Nie, dobra, dzików nie potrzebuję. Więc naprawdę nie ma co zabijać. No ale skórki są czasami, kurczę, naprawdę wartościowe, więc takie rzadsze zwierzęta i tak staram się łukiem zaciukać. Ej, ile jeszcze? 1700. Dobra, krótki checkpoint na wydmuchanie nosa, wybaczcie. Dobra, lecimy dalej. Przerwa techniczna się skończyła. W dalszym ciągu za każdym razem można podziwiać widoczki, bo się nie nudzą po prostu. W dalszym ciągu wyglądają ładnie. Ale zmieńmy jednak ze Skorpiona, bo Skorpion to jest szczerze najmniej udana broń z tych wszystkich, które mam teraz. Snajpę ubóstwiam, bo jest świetna. No widzieliście, dwa strzały, nie ma nosorożca. Leży martwy, ale właśnie. Ma też zamontowany tłumik, lepszą lunetę. I powiększony magazynek. Dobra, wstrzymaj oddech. Bam, ale uwolniłem też zwierzaka niestety. Ale faktycznie chyba dobrze się stało, że to zrobiłem. Dobra, no może łuk. Nie, żebym chciał uratować tego gościa, ale o shit, płonący tygrys w moją stronę. Co to miało być? No podejrzewam, że nie dostanę dwóch skór, tylko jedną. Tygrysa, jak on miał? Bengalski, o kurde, au. Au. Au, skąd w ogóle S mi się wzięło? Aha. Nie wiem, jakby co jestem nafaszerowany lekami, ale dobra, nie ma się co tłumaczyć. Każdemu czasami się zdarzy palnąć jakąś totalną głupotę. Ej, co my tam mamy? Co my tam mamy? Czyżby... Czyżby słonik? Nie! Nie może być słon. A może? Ej, tak po prostu się przechadzasz, kolego, jak widzicie podświetlony na zielono, więc nie mam zamiaru mu nic robić. Ale cholera, nie mam jeszcze tej umiejętności, która pozwala mi jeździć na słoniach. 2 punkty jeszcze potrzebne. No i powiedzmy, dobra, to będzie kolejny mój wydatek. Aha. Jeździć na słoniu, a następnie naciśnij L3, aby szarżować i miażdżyć przeciwników. R3. Będzie świetnie. A póki co nawet szczerze nie zabija. Wiem, że skórę bym dostał, ale skóra słonia nie jest do niczego potrzebna, do żadnego ulepszenia. Przynajmniej z tego co widziałem, więc spoko. Dam sobie radę bez. A nie ma co uśmiercać majestatycznych słoni. Czyli później moich żywych czołgów. Mam nadzieję. Ale tak już uzbieram te 2 punkty dodatkowe. Dobra, okej. Jak jest jakaś górka? Tak, ale też chyba tam widziałem paru czerwonych. Na. Dobra, jeszcze gdzieś ktoś. Ej, moment, to nie jest przypadkiem... Taj, to jest obóz. Ej, a może wyczyśćmy coś? Wyczyśćmy. Dobra, sprawdzę najpierw na mapie, czy to jest z gatunku łatwy, czy trudny. A to tylko i wyłącznie dlatego, bo chcę wiedzieć, ile ma alarmów. Ma jeden tylko alarm. Dobra, który znajduje się... Gdzie? Tam. Okej. Teraz... Ej, no nie, no ale słonika to ja wypuszczę na nich. I tak to załatwimy. Ilu ich jest? 4? Ej, to jest łowca chyba, no. Miałem raz spotkanie do tej pory z takim gościem. Pruje łukiem. Dobrze się chowa i ogólnie jest ciężkim przeciwnikiem. Ej, tam coś jeszcze jest. Ogólnie można też ulepszyć aparat, żeby wskazywał takie przedmioty później takimi samymi ikonkami. No jak widzicie, łowcy znikają z zaznaczenia. A to menda. Nie, dobra, można go palnąć snajpą, kiedy się nie spodziewa. Ej, wydarzenie karmiczne? Dopadnij, zabij kuriera. O kurde, atak kaszlu w najmniej odpowiednim momencie, szlak. No co, już pojechał? Ja bym go dał radę jeszcze szczopić snajpą, no. Dobra, przesuńmy się. O kurczę, sorry, ale kolejne kasze, wybaczcie. O, ta ostatnia faza choroby jest upierdliwa dla nagrywającego filmiki na YouTube. O, i tak. No ale też, kurczę, mój głos troszeczkę grubszy się przez to stał. Pewnie to słyszycie. Aha, ale to tylko dlatego, że mam zasłonięty nos. Jego drożność nie jest taka, jaka powinna być. Ej, nie, dobra, zgubiłem ten alarm, co jest grane? Tak nie powinno być. Moment, gdzie są te głośniki? Tutaj. I tam jest skrzyneczka. Dobra, więc wstrzymuję oddech. Pam. Ktoś się skapnął, że strzeliłem? Nie. Bo jestem wystarczająco daleko, a do tego mam tłumik zamontowany, więc wstrzymuję oddech raz jeszcze. No co jest grane? Przecież tak się rozwalało alarmy. Ej! Czyżbym mógł go tylko rozbroić? Faktycznie. Wow, co jest? No spoko, ej, nic ci nie robię. Chyba, że... No właśnie, chyba, że ktoś do ciebie idzie. Jakaś czerwona menda. No! No! Czymś do ciebie strzelają. Słoniku, uciekaj. Ratuj się. Ratuj się, słoniu. I przy okazji nie zdrać mojego położenia. Też by było dobrze. A ja uwolnię twojego brata. Słonia trąbalskiego. No kurde, gdzie z tym grubym dupskiem? I zabiłem go? Nie! O, tak, no wybacz, słoniku. Naprawdę nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Serio. Kurde, ich jest 2. No dobra. To chyba tego obozu nie odbijemy bez alarmu. Cholera, a może? No ten... To jest łowca, tak? Dobra, chodź tu. Dobra, pięknie. Mam nadzieję, że go nikt nie zauważy, że tutaj leży martwy. Aha, dobra. Ej, ale jest i kolejny, kurde. Przecież akurat tutaj zaczynają biegać. Nie, dobra, no moim ratunkiem, jednocześnie dywersją, oszyt, będzie chyba wypuszczenie słonia, ale tego gościa mógłbym cyknąć. To jest chyba kolejny łowca, bo nie widzę, żeby był oznaczony. Gdzie jesteś? Tu. Tak, boję się, że się odwróci. Boję się, że się odwróci. No dobra, to idź tam może. Słyszałeś to? Bankowo to słyszałeś. Ja się chowam teraz za słoniem. O, no. Eliminacja, no gdzie jest to? Gdzie jest to? Jest! Dobra. Dobra, do nikogo nie dorzucił nożem, ale już teraz mogę przeciągać zwłoki. Więc od razu w krzaki tutaj. Były tutaj krzaki, tak? No nie, jeszcze kawałeczek. No ale cóż. Ej, dobra, kurier? Trzy, zasłonić się. Nie, póki co teraz głównym punktem programu, wręcz jego gwoździem jest nie dać się tutaj zauważyć. Wstrzymanie oddechu. Słonik wypuszczony. Już do niego strzelają, czyli pewnie tak, już stwarza zagrożenie bezpośrednie dla nich. No, słoniku, kibicuję. Z całych sił. No zwłaszcza, że zabiłem twojego brata. Współgatunkowiec twój. Nie, no dobra. Mogę oprawić słonika, no. Shit. No żeby się nie zmarnował, no bo co teraz? No ja nie mam mocy wskrzeszania niestety. A zrobiłbym to, no bo to był totalny przypadek. Widzieliście, podstawił dupę. Ale była tak wielka, że trudno było nagle skierować lunetę w lewo albo prawo. Ej, ktoś tu jeszcze idzie. Zabili słonia? No nie. Jest i kolejny. Dobra, oznaczmy. Tu idą jeszcze dwaj. Dobra, tego można kropnąć trochę wcześniej, zanim dojdzie do obozu. Z takiej odległości mogę sobie pozwolić na takie akcje. No, mógłbym jeszcze granatami w sumie ich obrzucać. Kurde, kolejny kurier, no. Tak, kurczę, tutaj rzucają przynęty na mnie. Ej, a właśnie, a może? Przynętę. Hop. Chciał w jakich zwierzach się połasi. Na kawałmięchach, kurde, żadne zwierzę, no. A tam? Oj, słyszałem jakiegoś kotka. Słyszałem koteczka. No coś tu jest. Ej, no nie wiem, czy to jest śnieżna. Ja potrzebuję śnieżnych. No tam idź do niego. Dobra, o. No załatw go. Załatw go, kociaku, no. Nie, ktoś tam mnie wypatruje. Nie. Czyżby właśnie tamten? Ten, który będzie się zaraz z kotkiem bawił, w kotka i myszkę. Ej, no co jest? O, dobra, łuk. Zapolujmy najpierw na kotka. Już tamten kurczę właśnie biegnie, no. Dobra, chodź tu, chodź. Co to było? Co to było? He? Kto mi to jakimiś racami strze... Tam coś się dzieje. Ej. Ej, gdzie jest mój kotek? On to nie on? Tam? Ej! Złoty szlak! Atakuje. Dobra, snajpa i bronimy gościa. Już w sumie mogę teraz kuriera cyknąć, pyknąć, no. Bam! Dobra, kurier martwy. Przechwycić dokumenty. Zaraz, ale serio, to jest mój kotek? Tak, nie, to jest kupa kamieni. Gdzie jest ten kociuś? No, kociuś. Kiciuś! Kici. Tam? Nie, myślę, że widziałem biały tyłek jakiegoś kota. Ej, ale coś mi się wydaje, że to nie była pełna szarża Złotego Szlaku, tylko jakiś randomowy koleś sobie podjechał po prostu. Ale ci włączyli alarm, bo nawet szczerze nie słyszę, nie? Dobra, cicho, może się uda przetrzepać jeszcze kuriera, zanim ktoś tutaj podbiegnie. I tam w sumie jest K. Dobra, zupełnie sobie zapasy jeszcze. Przed przypuszczeniem pełnego szturmu. Chodź tu. No co, nie sprzedajesz? Teraz? Kurde. Mała amunicji, rabat 20%, ale ten rabat nie jest dlatego. W ogóle spójrzcie, ile mam pieniędzy. Prawie 2 bańki. Rupli. Już teraz pamiętam. Dobra. Sprzedać wszystko za prawie ćwierć miliona. I uzupełnić amunicję. Kurde, ale moment, bo telefon dzwoni, więc to jest w sumie dobry moment na przerwę delikatną w odcinku. Dobra, i najwyższa pora dokupić amunicję. O cholera, ej, za 100 tysięcy aż. Ale miałem braki. Ale świetnie. I teraz tak, ty możesz uciekać, bo ty jesteś w niebezpieczeństwie, a ja się zajmę ziomkami z bazy. Co to, kurde? Co? Aha, udało się. Co? Jak? Tam widzę płonie jakieś drzewo, ale co? Gorący krzew? Bóg mi pomógł? Serio? Tak? Co, może ten słoń wreszcie postanowił ich rozwalić? Nie no, moment, muszę zobaczyć. Chyba, że jednak Złoty Szlak to wyzwolił. Odwiedź dom Szyfona, aby rozpocząć serię polowań na rzadkie zwierzęta w serii zadań Kyracki Tydzień Mody. Kurde, faktycznie. Czyli jednak to samo, co w Far Cry 3. I powiadacie, że tu już będę mógł to zrobić. Okej. A jeszcze wyścigi tutaj. No nie, dobra, nieźle. Ale tu widziałem jakiś plakat propagandowy. I się okazuje, że nawet tych po nagraniu nie mogę, kurczę, zrywać, bo jakiś koleś z Radia Wolny Kyrat odezwał się, kiedy zerwałem chyba już 5. czy 3. O właśnie. No, takie czasami losowe gadki pojawiają się w momentach, kiedy bierzesz na przykład plakat propagandowy ze ściany, albo znajdujesz maskę Jafula, no tam, tego złego bożka. Seryjni mordercy ją podobno noszą. No. Więc naprawdę tutaj muszę się mieć na baczności, grając w pojedynkę bez komentarza. No ale okej, dobra. Powiedzmy, że jeszcze cel naszej podróży... No kurczę, nie, no dobra, jest daleko stąd, cholernie daleko. Za tamtym wzgórzem jeszcze, uwierzcie, wcale nie jest tak nisko, jak się może wydawać. Oj nie. Więc ja w tym momencie skończę ten materiał i w następnym dokończymy tą podróż. No i będzie troszeczkę huśtania się na linach chyba. Chyba, że znajdę helikopter. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!